Witam serdecznie. Cieszę się, że kolejny raz mogę być tutaj, być w Ostrowie i dzielić się tym, co Bóg zrobił w moim życiu. On jest ciągle żywy, On się nie zmienia. Na początek mam dobrą nowinę. Tak wiele złych wieści słyszymy każdego dnia. Cokolwiek się włączy, to są same złe wieści. A ja mam dobrą wieść, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. I to jest dobra nowina dzisiaj dla każdego człowieka. To jest dla mnie dobra nowina, bo mam żywą nadzieję, że moje życie ma sens. Nie miało go kiedyś, ale o tym może kilka pieśni później. Na początek historia, pieśń, która jest historią, gram ją prawie za każdym razem, kiedy jestem w Ostrowie. Ona jest ciągle świeża. Był taki czas w moim życiu. Był taki czas w moim życiu, gdy Boga ja nie znałem. Moje młode lata światu oddałem. Żyłem w nim dość długo, w grzechu pogrążony, i czyniłem ludziom tylko samo zło. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie. Ja nie wiem czemu, miłością darzy mnie. On mi dzisiaj życie nowe ofiarować chce. A będę mieszkał z Panem. A będę mieszkał z Panem. Na mojej grzesznej drodze spotkałem człowieka, który mi powiedział, co mam dalej czynić. Czy iść za Jezusem, czy pozostać w grzechu? Wtedy to pytanie kręczyło moje serce. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie. Ja nie wiem czemu, miłością darzy mnie. On mi dzisiaj życie nowe ofiarować chce. Ach, będę mieszkał z Panem. Ach, będę mieszkał z Panem. Ach, będę mieszkał z Panem. Teraz, kiedy Jezus oczyścił moje serce, chcę Mu wiernie służyć do końca mego życia. Chcę zwiastować wszystkim o miłości Bożej, która wypełniła wtedy moje serce. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie. Ja nie wiem czemu, miłością darzy mnie. On mi dzisiaj życie nowe ofiarować chce. Ach, będę mieszkał z Panem. Ach, będę mieszkał z Panem. Ach, będę mieszkał z Panem. Mój Zbawiciel. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie. Ja nie wiem czemu, miłością darzy mnie. On ci dzisiaj życie nowe ofiarować chce. Ach, będziesz mieszkał z Panem swym. Ach, będziesz mieszkał z Panem swym. Ach, będziesz mieszkał z Panem swym. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha cię. Ja nie wiem czemu, miłością darzy cię. On ci dzisiaj życie nowe ofiarować chce. Ach, będziesz mieszkał z Panem swym. Ach, będziesz mieszkał z Panem swym. Ach, będziesz mieszkał z Panem swym.
Biblii możemy przeczytać, że Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki.